Dzisiaj znajdujemy się w willi milionera. Pierwsza osoba, która tutaj dotarła, była tu 2,5 roku temu dokładnie. Od tego czasu niewiele się zmieniło w tej willi i naprawdę warto było tutaj przyjechać. Zaraz wam pokażę, co zostało w tej willi. Zaczniemy może od parteru. Willa, którą dziś odwiedziłem, jest niedokończona. Najprawdopodobniej właściciel odsiaduje wyrok. Z informacji, które zdobyłem, prowadzą do tego, że willa należy do Rosjanina, który miał powiązania z nielegalną organizacją. Więc jeśli to prawda, willa została przejęta przez policję. Dom jest opuszczony już prawie 4 lata. Jednak jak za chwilę wam pokażę, willa nadal posiada energię elektryczną. Ktoś, kto tu był przede mną, zostawił zapalone światło, co sprawia, że miałem odczucie, jakby ktoś był w domu. Centy. Zauważcie, że nadal tutaj jest prąd. Ktoś chyba... Pierwsza łazienka. I mamy sypialnię. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne meble, nowoczesne. W każdej szufladzie coś się znajduje. Tutaj nie potrzebuję latarki. Wszędzie jest zapalone światło. Nie wiem, kto zostawił. Powiem wam, że przeraża mnie to, że tutaj jest zapalone światło. Mam wrażenie, że ktoś tutaj jest. Wow, ale łazienka.
przepiękna. Prysznic. Bidety. Pozostałości po właścicielach. Po chwili docieram do kolejnej sypialni i zauważyłem, że jest bardzo gorąco. Podszedłem do piecyka i zauważyłem, że ktoś włączył ogrzewanie. W momencie, kiedy tam wszedłem, było 30 stopni. Nie wiem, dlaczego ktoś to zrobił, ale jak dla mnie nie było to normalne posunięcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Przepiękne meble. Idziemy dalej. Sprawdzimy, co tutaj jest. Dużo tutaj różnych zakamarków. Sauna. Najprawdopodobniej. Tak, to była sauna. Co to jest? Perfumy najprawdopodobniej. Tu jest chyba wyjście na dwór. Wiem, że jest tutaj jeszcze piętro. Zaraz spróbujemy znaleźć wejście do niego. Kominek. Chyba miał powstać tutaj kominek. Niestety nie jest dokończony. Garaż.
klucze, najprawdopodobniej do pokoi. Zobaczcie, jak ktoś siedzi sobie na klopie, może sobie wyłączyć telewizor. Spróbujemy? Nie, działa, ale to odtwarzacz jest. Lustro powiększające. Nie widzę tu żadnego wejścia na górę, niestety. Tutaj był safe. Jest safe, jednak jest już pusty. I też nie ma wejścia. Widzę, że z tej strony jest basen. Może dostanę się najpierw na ten basen, a stamtąd wejdę na górę. Idziemy. Czyli tutaj się wchodzi na górę. Dobra, idziemy zobaczyć, co kryje górne piętro. Liczyłem, że górne piętro będzie wykończone, a niestety tak nie jest. O, jaki piękny fotel. Nie wiem, czy możemy wejść na balkon? Chyba tak. Obok są sąsiedzi, jednak z drugiej strony. Zobaczcie, jak ogromna jest ta willa. Z tamtej strony już mamy sąsiadów, dlatego tam nie będę szedł. Pokażę wam jedynie tutaj. Z góry, jak to wygląda. Z drugiej strony, za tymi drzewami, również są sąsiedzi. Muszę się tutaj w miarę cicho zachowywać, żeby mnie nie usłyszeli.
To jest wejście, brama wjazdowa. Widzimy z daleka. Piękna fontanna. Rurki miedziane. Nie wiem, czy ktoś powyrywał, czy po prostu pozostały po remoncie. Zauważcie, że każda rurka jest miedziana. Ktoś, kto zainwestował w ten dom, naprawdę musiał być bogaty. Dlaczego nie została wybudowana do końca ta willa, nie mam pojęcia. Jest jeszcze jedno piętro, poddasze. Tu pewnie też nie będzie wykończone. No, tak jak myślałem. Tutaj już zaczęto kafelkować. Ocieplenie odpadło. Kolejny fotel. Wyjdziemy na zewnątrz i spróbuję dostać się na basen. Chyba, że... Nie, no nie widzę tutaj żadnego innego wejścia, więc chyba trzeba wyjść na zewnątrz. Ktoś tam jest.
Nie wiem, czy to sąsiad z boku. Tutaj są kamery. Jak ktoś przechodził przez płot, nie wiem, czy to właściciel, czy obrona.